Dzień dobry, witam serdecznie w Majeckie Ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszny tort truskawkowy z jogurtem, śmietanką i serkiem mascarpone. Tort jest bardzo smaczny, wilgotny, aromatyczny, cudownie pachnie truskawkami. Bardzo polecam. U mnie ten tort jest hitem. Tort możemy dowolnie udekorować. Ja zrobiłam truskawkową galaretkę i wycięłam z niej serce. Oczywiście możemy to pominąć, na wierzchu na przykład rozprowadzić ubitą śmietankę i poukładać truskawki lub zrobić rozetki zbitej śmietany i poukładać połówki truskawek. Jeśli chodzi o biszkopt, jeśli ktoś nie czuje się na siłach lub nie chce, nie musi przepoławiać biszkoptu. Można zostawić biszkopt i na to nie przepoławiać go i na to wylać masę truskawkową. Napis na torcie zrobiłam z marcepanu i on się będzie troszeczkę topił na galaretce, więc jeśli chcemy też zrobić taki napis z marcepanu lub lukru, to kładziemy go przed samym podaniem tortu, ponieważ, przypominam, on będzie się troszeczkę topił na galaretce. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Majeckie Ręce. Składniki. Dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Nie trzeba przepisywać składników z filmu, wystarczy wejść na stronę Małej Cukierenki. Najpierw przygotujemy biszkopt. Do czystej, suchej miski przekładamy białka i ubijamy. Dodajemy cukier. Cukier z wanilią i ubijamy jeszcze przez chwilę, aż masa stanie się gęsta i lśniąca. Dodajemy żółtka i ubijamy jeszcze przez chwilę na jasny krem. Do mąki dodajemy proszek do pieczenia, krótko mieszamy i przesiewamy na jajeczną masę. Mieszamy szpatułką na jednolite ciasto. Ciasto przekładamy do przygotowanej tortownicy i wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 25 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika biszkopt odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ostudzony biszkopt ostrożnie wyciągamy z blaszki. Nożem oddzielamy ciasto od brzegów blaszki. Ściągamy obręcz. Ściągamy papier do pieczenia i papier wkładamy z powrotem do blaszki. Obręcz myjemy. Z wierzchu biszkoptu odcinamy przypieczoną skórkę. Biszkopt trochę wyrównujemy. Następnie przekrawamy go w poziomie na dwie części. Ja użyłam do tego noża strunowego. Formę wyłożyłam folią rantową. Jeśli nie mamy, to pomijamy. Jedną część biszkoptu wkładamy do blaszki. Składniki do nasączenia mieszamy i połową tak przygotowanego ponczu nasączamy biszkopt w blaszce. Biszkopt smarujemy konfiturą malinową. Drugą część biszkoptu troszkę przycinamy. Średnica blaszki, którą sobie pomogłam, miała 23 cm. Zaczniemy przygotowywać krem. 250 g truskawek miksujemy na mus. Mus truskawkowy wlewamy do jogurtu i krótko mieszamy. Odstawiamy.
Dwie galaretki wsypujemy do miseczki, zalewamy gorącą wodą i mieszamy, aż galaretka całkowicie się rozpuści. Odstawiamy do ostudzenia. Gdy galaretka już będzie ostudzona, ale jeszcze nie będzie tężejąca, zaczniemy ubijać śmietankę. Schłodzoną śmietankę wlewamy do miski, dodajemy cukier puder, cukier z wanilią i ubijamy, ale nie na bardzo sztywno, tylko tak na 3/4. Do śmietanki dodajemy serek mascarpone i mieszamy mikserem do połączenia składników. Do jogurtu z truskawkami wlewamy galaretkę i krótko mieszamy. Przypominam, aby galaretka nie była tężejąca. Następnie do truskawkowej masy dodajemy połowę ubitej śmietanki z mascarpone. Mieszamy. I dodajemy resztę śmietanki z mascarpone. Mieszamy mikserem do połączenia składników. g truskawek kroimy na kawałeczki i dodajemy do kremu. Krótko mieszamy szpatułką. Połowę kremu wylewamy na biszkopt w blaszce i wyrównujemy. Na wierzchu układamy drugi krążek biszkoptu. Nasączamy go pozostałym ponczem. Wylewamy pozostały krem i wyrównujemy. Tort wstawiamy do lodówki na co najmniej 8 godzin, najlepiej na całą noc. Przygotujemy teraz galaretkę na truskawkowe serce. Do miski wsypujemy dwie galaretki, zalewamy gorącą wodą i mieszamy, aż galaretka się rozpuści. Odstawiamy do ostudzenia. Czekając, aż galaretka ostygnie, mniejszą tortownicę wykładamy folią spożywczą. Do ostudzonej galaretki dodajemy zmiksowane truskawki i dokładnie mieszamy. Masę przelewamy do przygotowanej tortownicy i wstawiamy do lodówki. Możemy wstawić razem z tortem na całą noc. Dobrze schłodzony tort ostrożnie wyciągamy z blaszki. Jeśli nie użyliśmy folii rantowej, nożem oddzielamy ciasto od brzegów blaszki. Tort układamy na paterze. Ja ściągam folię rantową. Truskawkową galaretkę wyciągamy z blaszki, ściągamy folię spożywczą. I z galaretki wycinamy serce. Pozostałą galaretkę możemy pokroić w kostkę i podać do tortu. Truskawkowe serce układamy na torcie. Przygotujemy śmietankę do dekoracji. Do schłodzonej śmietanki dodajemy fix i cukier puder. Ubijamy. Śmietankę przekładamy do rękawa cukierniczego z metalową tylką. Ja użyłam tylki Wilton 1M. Wokół serduszka robimy ozdobne rozetki.
Przy brzegu tortu również robimy ozdobne rozetki. Do zrobienia literek użyłam foremki silikonowej. Troszkę marcypanu przekładamy do foremki, usuwamy nadmiar i mamy gotowe literki. Gotowe literki układamy na torcie. Nasz wspaniały truskawkowy tort jest już gotowy. Wygląda fantastycznie, jest pyszny, cudownie pachnie truskawkami, jest lekki, taki piankowy, bardzo smaczny. Polecam! Dokładny przepis na stronie Małej Cukierenki, link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.